Policjanci dostali zgłoszenie, że kobieta prawdopodobnie urodziła dziecko, ale noworodka nikt nie widział. Kiedy funkcjonariusze przyjechali do domu matki, okazało się, że poród faktycznie się odbył, ale dziecka nie ma. Wtedy kobieta wskazała właśnie to miejsce. Kontener na używaną odzież. Ciało noworodka leżało obok innych śmieci, zawinięte w żółty worek, nie budzący żadnych podejrzeń wśród mieszkańców. To było około godziny 10:00. Tu stała karetka i policja. No i tylko tyle widziałem. Jak ustalili śledczy, kobieta urodziła zdrową dziewczynkę. Ważyła ponad 3 kg. W domu nie było nikogo. Chwilę później doszło do tragedii. Kobiecie przedstawiono zarzut zabójstwa poprzez zamknięcie dróg oddechowych dziecka, w wyniku czego doszło do jego uduszenia. Kobieta została przesłuchana, nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokurator skierował wniosek o jej tymczasowy areszt. Ojciec dziecka w chwili zatrzymania był pijany. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Para ma już 3 dzieci. Wszystkie przebywają w placówkach opiekuńczych. O tej tragedii mieszkańcy Brwinowa, z którymi udało nam się porozmawiać, przyznali, że dowiedzieli się z mediów. Masakra. Kara, wie pani, jaką powinna spotkać? Powinni ją zabić na Klęczkowską do więzienia dla kobiet. One by nauczyły ją tam może jakiegoś moresu. Niektórzy mówią, że mają depresję poporodową. Nie wiadomo, co skłoniło 28-latkę do zabicia własnego dziecka. Jedno jest pewne, gdyby w porę otrzymała pomoc, noworodek mógłby trafić do adopcji, a wcześniej nawet do okna życia. W całej Polsce jest około 60 takich punktów. Matki w trudnych sytuacjach bez żadnych konsekwencji mogą tam zostawiać dzieci. Cieszymy się bardzo, że dziecko trafia tutaj, bo wtedy unika jakichś takich sytuacji, gdzie mogłoby się znaleźć na śmietniku, czy po prostu nie przeżyć. A no szkoda, że nie może się wychowywać w naturalnej rodzinie, ale jest to o wiele lepsze, ponieważ uratowano życie. Niestety matka z Brwinowa dla swojego 4. dziecka wybrała inny los. Nie wiem czemu, dlaczego tak się pozbywają ludzie. Nie wiem. Naprawdę. Własnych dzieci. Jedni pragną, a drudzy wyrzucają. Agata Sulińska, 24 godziny.